kalendarze. Po prostu je widzę. Nie wiem, jak to robię. Coś mnie popycha. Jak niegdyś wprowadzam do sztuki liczby. Wcześniej nie uważałem tego za sztukę. Zawsze sporządzałem swoje kalendarze i zawsze łączyłem w ten sposób fakty i daty. To u mnie naturalne. To dla mnie wyzwanie. Lubię to robić. Tak to odczuwam. Podaję jakąś datę. Wtorek. W 1872 był czwartek, w 1772 sobota, w 2032 będzie niedziela. W 1694 urodził się Voltaire, a w 1794 odkryto Hawaje. W 1959 Jack Benny i Richard Nixon zagrali tego dnia w duecie fortepianowym. Jeśli coś lubię, zapamiętuję to. Najbardziej lubię miasta i liczby ludności. Nashville 545 524. 776 733. 596 974. Jestem najlepszy w datach. Z Kimem jest inaczej. Kim pamięta 90,7% wszystkiego, co przeczyta. Matka robiła, co mogła. W życiu i w ogóle. Nie mam do niej pretensji. Miała naprawdę ciężkie życie. Pewna kobieta wszczęła z nią bójkę i przecięła jej gardło butelką po piwie. Nikt nie znał jej prawdziwego imienia. Wśród mieściu Cincinnati była znana jako Tygrys. To wielki zaszczyt poznać Kima Peeka. Ma on lepszą pamięć niż ktokolwiek w dziejach. Byłem dobry w zawodzie, ale nie umiałem współpracować z ludźmi. Parę razy nie dopisało mi szczęście. Nie mogłem znaleźć pracy. Nie miałem gdzie się podziać, więc zacząłem pomieszkiwać w schroniskach dla bezdomnych. Tu jest 80 lat poniedziałków. Usiłowałem sprawdzić, czy działo się z nimi cokolwiek interesującego. Ułożyłem je w magiczny kwadrat i bawiłem się w ten sposób, że umieściłem tam statek. Kiedy robi mi się zbyt smutno, mogę wsiąść na statek i wydostać się stamtąd. Jako pierwszy używałem dat. Na wszystkie sposoby sumowałem miesiące, dni i lata.
Robiłem to także z magicznym kręgiem. Tak wyszło, że są tam teraz same środy. Tak ustawiałem różne katastrofy, żeby stworzyć cały miesiąc niedziel. Interesująca była dla mnie myśl, że w niedzielę jacyś ludzie mogliby pójść do kościoła, a inni wsiąść do samolotu. A w chwili zagrożenia katastrofą lotniczą, pasażerowie być może zaczęliby się modlić dokładnie w tym samym czasie, co ludzie w kościele. Kim nie ma zmysłu twórczego. Jest też mało sprawny. Nie potrafiłby żyć samodzielnie. To nie jest stary papier. Ale chcę z tego zrobić stary papier. Znalazłem sposób. Mogę użyć kawy albo herbaty. One są jak serwetki. Kiedyś nie miałem wcale papieru, więc zacząłem rysować na serwetkach. Lubię czuć w ręku długopis. Pod pewnymi względami Kim jest szybszy niż ja. To świetny gość. Był tam George Widener. Nazywał się tak jak ja. Szok. Przeczytałem listę pasażerów i zobaczyłem na niej swoje nazwisko. Stąd moja fascynacja Titanikiem. Na Titaniku było około 2200 ludzi. 3,5 tony świeżego mięsa, 13 ton drobiu, 8 tysięcy cygar, 5 ton przetworów zbożowych, 5 ton cukru, 4 tysiące jaj, 20 ton ziemniaków. Umieli mnie określić tylko jako schizofrenika. Przylepiają ci taką etykietkę. Mówią, jesteś schizofrenikiem. Masz zaburzenia psychotyczne. Zaakceptowałem to. Zrozumiałem, na czym polega zespół Aspergera i uwierzyłem, że go mam. Czasem specjalnie popełniam błąd, wiedząc, że Kim lubi znajdować pomyłki. Aha, on się pomylił. To nie jest niedziela, tylko poniedziałek. Wiem, że będzie miał wtedy udany dzień. Jesteś wspaniały.
Ile lat opanowałeś kim? 3000? Operujesz 3000 lat? Często tak robię. George to wielki człowiek. Jesteś świetny. To dziwaczne, George. Jest tu parę dobrych rzeczy. Popatrz. Naprawdę dziwne. Są trzy piątki. Same piątki. To jak magiczny kwadrat Alberta Dürera z 1514 roku. Tylko przerobiłem wszystko na piątki. 16 października 2116 roku. Widzisz? Tak. Poprzestawiałeś wszystkie piątki. Dziękuję. Tak właśnie zrobiłem. To, co ze mną osiągnąłeś, świadczy, że jesteś świetny. Czy pamiętasz, jak mnie poznałeś? To ty jesteś świetny. Przeczytałem o tobie. Jesteś jak wielka ryba, a ja jestem małą, szybką rybką pływającą wokół stawu. Dowiodłeś, że jesteś godny szacunku i sympatii. Chciałbym mieć zdjęcie Kima z Oscarem. Da 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 da